co jest najtrudniejsze w macierzyństwie? Jak wiesz, jestem mamą Oli. Dzisiaj już pięknej, mądrej, dorosłej kobiety. Za mną długa droga. Jakbyś zapytała mnie dzisiaj, co jest najtrudniejsze w macierzyństwie, to pierwsze, co mi przychodzi, to poród, ciąża, zapalenie oskrzeli, kaszel, choroby, antybiotyki, kolki, nieprzespane noce, brak czasu dla siebie, wieczne zmęczenie, upiorne zmęczenie, koszmarne zmęczenie. Ale jak się tak zastanowię, to chyba nie zawsze tak to wygląda. Przecież są dzieci, które śpią całą noc, przynajmniej o tym słyszałam. Jedzą ładnie, jakoś tak współpracują, nie mają kolek, nie ulewają. Być może takie są, ale wiesz co, nawet jeżeli masz tak, że to jest strasznie trudny ten początek, taki start, to jak spojrzysz na tego słodkiego aniołka śpiącego, to ci mije. A jak ten aniołek się obudzi, zawiesi ci się na szyi i powie mama w ogóle do ciebie, to wszystko ci mija, zapominasz o trudach porodu, o ciąży, o tych zapaleniach oskrzeli, o tym, że nie masz czasu już na pomalowanie paznokci, na nic. To jest nieważne. To jest nieważne. To co by było jeszcze trudniejsze? Tak sobie myślę, że to chyba coś takiego, że takie pytanie, taki dylemat, czy ja na pewno jestem dobrą matką? Czy ja nie jestem złą matką? Czy na pewno robię wszystko dobrze? Czy na pewno zrobiłam wszystko najlepiej? Czy mogłam zrobić lepiej? Czy poległam? Poległam. Trzeba się samobiczować. Trzeba się krytykować, trzeba się oceniać. Moja kochana, ten perfekcjonizm, on ci spędza sen z powiek. Stop. Twoje dzieci nie potrzebują wyprasowanych skarpetek pościeli zmienianej raz w tygodniu, wycieczek egzotycznych do nie wiadomo jakich krajów za ciężkie pieniądze. Nie potrzebują stosów, wiesz, zabawek i obiadu z 5 dań. Naprawdę nie. Bycie dobrą matką jest takie, jak ty to sobie definiujesz. Nie możesz się samobiczować o to, że coś ci kiedyś nie wyszło. I musisz się nauczyć, kochana, odpuszczać. Tylko właśnie, kiedy odpuścić, a kiedy przycisnąć. To jest taki dylemat, to też jest trudne. Nazywamy to mądrością życiową, wiesz, żeby odpuścić wtedy, kiedy nie masz na to wpływu i żeby przycisnąć wtedy, kiedy trzeba. A mądrością jest, żeby połapać się, kiedy co zrobić. Chociaż trudno jest być mądrą kobietą, kiedy się dopiero jest na starcie drogi, kiedy się nie ma doświadczeń. Mądrość przychodzi z doświadczeniami, prawda? Trudno być jednocześnie na początku i na końcu drogi. Dlatego uważam, że powinniśmy się wspierać. Dlatego jeżeli ty jesteś na początku drogi, a ja na końcu tej drogi, to mogę cię wspierać i ja to właśnie dla ciebie robię, żebyś nie musiała się szarpać, żeby ci było łatwiej, żeby ci było lżej. Służę tobie moim doświadczeniem, moją radą i moją, nazwijmy to, mądrością, bo już kilka doświadczeń, naście, dziesiąt w życiu miałam, tych macierzyńskich. Co jeszcze jest trudne? Lęk. Odkąd się urodzi, w zasadzie zanim się urodzi, już się martwisz. Czy wszystko będzie dobrze, czy wszystko będzie w porządku, czy będzie zdrowe. Martwisz się, czy dobrze rośnie, czy dobrze je, czy umie czytać, czy ma kolegów. Cały czas się martwisz. Lęk. Czy spotka dobrych ludzi, czy wszystko będzie tak, jak należy, czy ma 4 lata, czy 14, czy 24. Ciągle towarzyszy ci lęk. On jest wpisany w rodzicielstwo. No i teraz najgorsze. Życie to nie jest taka bajka, w której stąpa się po kobiercu usłanym różami. Czasami z tego kobierca trzeba będzie zejść. I czasami ludzie popełniają błędy po to, żeby na tych błędach się uczyć. One są potrzebne po to, żeby konsekwencje tych błędów dały lekcje, żeby wyciągnąć z niej wnioski i żeby mieć już inny zasób wiedzy, doświadczeń, żeby być mądrzejszym i żeby lepiej sobie radzić. Na tym polega życie. I teraz najgorsze jest to, że ty jako matka na to wszystko będziesz musiała pozwolić. Będziesz musiała pozwolić twojemu dziecku czy twoim dzieciom popełnić bolesne błędy. Nie będziesz mogła ich uratować. Nawet jeżeli będziesz chciała, to ci nie będzie wolno. I będziesz musiała patrzeć, jak one cierpią, po to, żeby się czegoś nauczyć. To są ich własne błędy i to jest ich życie. I będziesz musiała to zaakceptować. I wiesz co? To jest w porządku. Tak po prostu ma być. Zaakceptuj. Tak jest dobrze.
na tym polega życie. A tak poza tym, przecież nie jesteś tylko matką. Jesteś kobietą, jesteś żoną, jesteś pracownicą, szefową, sąsiadką, koleżanką, przyjaciółką. Masz wiele ról życiowych i społecznych. Twoje dziecko czy twoje dzieci prędzej czy później wyfruną z gniazda. Nie jesteś tylko matką. Bądź dobra dla siebie. Zadbaj o siebie i pomyśl o tym, co będziesz robiła, kiedy twoje dzieci opuszczą dom. Jakie są twoje marzenia? Co byś chciała zrobić, kiedy twoje dzieci pójdą już w świat? Co dla siebie chcesz zrobić? Napisz mi w komentarzu. Jakie jest twoje marzenie? Nierealne? A czy twoje dziecko było realne, zanim się urodziło? Jak marzyłaś o dziecku, to ono było realne? No to nie wygłupiaj się. Wymyśl to nierealne marzenie, stuknij w klawiaturę i je po prostu napisz. Kto wie, może się spełni, jak to marzenia. A ja ci tego z całego serca życzę. I przytulam cię mocno do serducha i widzimy się już w kolejnym odcinku.